krytyk, dziennikarz i wydawca. Witamy serdecznie. Sekretarz jury, dziennikarka TOK FM Karolina Głowacka. Pani profesor Grażyna Borkowska, prezes Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, redaktor naczelna Pamiętnika Literackiego. Pani Joanna Kulmowa, poetka, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Pani Anna Romanuk, historyczka literatury i krytyczka literacka. Pan Krzysztof Masłoń, publicysta i krytyk literacki. Pan Rafał Skąski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i prezes Fundacji Kultury Polskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. To właśnie to znamienite grono miało przez ostatnie tygodnie los nominowanych w swoich rękach, co zdecydowało, o tym dowiemy się już niebawem. Na początek proszę kilka słów jeszcze przewodniczącego jury, pana Janusza Trzepeckiego. Pracując w tym jury, kierowaliśmy się lekcją, którą w elegancki, dyskretny sposób udzielił nam wieloletni przewodniczący jury tej nagrody, pan profesor Andrzej Makowiecki, żeby pamiętać o pisarzach wszystkich pokoleń i żeby pamiętać o literaturze powstającej w różnych poetykach literackich. W dziedzinie, proszę Państwa, tematyka warszawska. W dziedzinie książki warszawskiej zgłoszone były 42 tytuły. Warszawa to kopalnia tematów. Była tą kopalnią tematów i zapewne będzie. Poza tym wiadomo, że Warszawa to jest miasto, w którym zawsze świeci słońce, deszcz pada tylko wtedy, kiedy musi, na ulicach nie ma korków, a wszyscy ludzie są uśmiechnięci. W dziedzinie książki dla dzieci było 66 tytułów. Zaskoczeni byliśmy inwencją pisarzy, inwencją ilustratorów, ale także inwencją edytorską wydawców. Jeżeli chodzi o poezję, rozpatrywaliśmy 93 zbiory wierszy. Wybraliśmy, nominowaliśmy do tej nagrody poetów różnych pokoleń i poetów właśnie reprezentujących różne stylistyki literackie. Zaś w dziedzinie prozy tytułów było aż 149. Nie było to łatwe, ale kierowaliśmy się tym, że pojęcie proza jest bardzo ogólne, że w jej ramach mieści się i powieść klasyczna, powieść, ale także powieść konfesyjna, powieść reporterska, powieść obyczajowa czy powieść eseistyczna. Jeżeli chodzi o kategorię warszawski twórca, proszę Państwa, właściwie każdy pisarz mieszkający w naszym mieście, do którego jak w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziałem pół żartem, pół serio, dzwoni się na stacjonarny, wybierając 22. Więc już każdy pisarz, który ma w sposób oczywisty, mocny, bogaty dorobek, może czuć się nominowany do tej nagrody. Mam nadzieję, że podjęliśmy słuszne decyzje i te decyzje, które Państwu przedstawimy, znajdą w Państwa oczach uznanie. Dziękuję.